To jest podcast Długi Dystans Rowerem. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i zapraszam Ciebie na kolejny, już 27 odcinek podcastu, w którym opowiadam sprawdzone sposoby na to, jak radzić sobie w jeździe na rowerze długo i krótko dystansowej. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony mojemu nowemu projektowi, w który angażuję całe serce i wszystkie dostępne moje siły. A jest to projekt po części, znaczy tak naprawdę złożony z dwóch tematów. Pierwszy temat jest powiązany z wypadkiem Kasi Konwy i Rity Malinkiewicz. Dziewczyn, które, młodych dziewczyn, to też może i warto podkreślić, chociaż nie zmienia to faktu, że dziewczyn, które 1 czerwca uległy poważnemu wypadkowi w kategorii nieszczęśliwego wypadku, bo tak tenże wypadek rozpatruje. I od 1 czerwca walczą o życie i o własne zdrowie. Trzymam kciuki bardzo mocno za dziewczyny, żeby wyszły z tej opresji. Życzę dużo wewnętrznej energii i motywacji dla wszystkich rodzin, których dotknęła też ta tragedia, bo wierzę, że nie jest to na pewno sytuacja łatwa i komfortowa. Dlatego też postanowiłem, że chcę pomóc. Jak dobrze wiecie, a jeżeli jeszcze tego nie wiecie, to dzisiaj w tej chwili się o tym dowiecie, że jest dostępna zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację tych dziewczyn. Zbiórka na portalu pomagam.pl. W notatkach do tego odcinka znajdziecie oczywiście link do zbiórki pieniędzy. I chcę wam powiedzieć, że ja się przyłączam do tej zbiórki. Każdemu z nas pewnie łatwo jest chociaż zrobić przelew na 1 zł. I do tego zachęcam. Nawet jeżeli zrobisz przelew chociaż na jedną symboliczną złotówkę, to na pewno to pomoże dziewczynom w lepszym dojściu do siebie. Pieniądze oczywiście są zbierane na rehabilitację i leczenie. Początkowo kwota docelowa na zbiórkę wynosiła 600 tysięcy złotych. Już w tej chwili ta kwota jest prawie że osiągnięta i organizatorzy zbiórki postanowili podnieść kwotę docelową na 1 000 000 złotych. Może nie dlatego wprost, że zbiórka idzie tak dobrze, ale dlatego, że stan dziewczyn jest no, naprawdę ciężki i każdy grosz, każda złotówka na pewno się przyda. O tym, jak postanawiam włączyć się do pomagania dziewczynom i nie tylko, właśnie w tym odcinku opowiadam. Zapraszam. A skoro już o tym powiedziałem, to po pierwsze, najważniejsza rzecz. Planuję w sierpniu wyprawę rowerową, samodzielną wyprawę rowerową, którą dedykuję po pierwsze dziewczynom i poprzez moją wyprawę chcę nagłośnić i chcę wspomóc zbiórkę pieniędzy dla dziewczyn. Do tej pory udało mi się zaangażować kilka firm i instytucji oraz zdobyć patronat medialny na moją wyprawę oraz patronat dodatkowych instytucji. O tym wszystkim opowiem wam nieco później. Najpierw chcę jednak się skupić na podstawowych celach mojej wyprawy. Jeżeli mnie śledzisz na bieżąco w mediach społecznościowych i na Instagramie i na Facebooku, to zapewne już dobrze wiesz, że w poniedziałek 13 lipca, czyli 2 dni temu, odbył się live na moim kanale na Facebooku, na kanale Długi Dystans Rowerem. Live był dedykowany właśnie temu, co dzisiaj nagrywam i chcę też, żeby ten dzisiejszy podcast był takim skrótem
tego, o czym rozmawiałem na live'ie i zachęcam Ciebie naprawdę bardzo serdecznie do tego, żebyś tego live'a obejrzał w całości. Trwa on 70 minut. Może to dla jednych jest długo, dla innych niekoniecznie, ale naprawdę zachęcam. Nawet jeżeli nie masz tyle czasu, żeby obejrzeć to naraz, obejrzyj to jak najszybciej, chociażby w ratach. Jest tam poruszonych naprawdę kilka bardzo ważnych elementów, a live prowadzę nie sam. Rozmawiam z moim gościem, z Arturem Kozal, którego poznałem tak naprawdę kilka dni temu. I historia o tym, jak poznałem Artura, to jest tak naprawdę historia na osobny podcast. Myślę, że do tego też dojdzie. Kto wie, to taki pomysł na gorąco z właśnie w tej chwili. Kto wie, że może jeżeli spotkam się z Arturem, to może uda nam się też nagrać wspólnie odcinek, w którym opowiemy o tym, jak się poznaliśmy, bo naprawdę jest to bardzo, bardzo, bardzo fajna historia, którą uważam, że warto też opowiedzieć jako dodatek. Moja wyprawa, tak jak już powiedziałem, w pierwszej kolejności ma wspomóc zbiórkę pieniędzy dla Kasi i Ryty. Natomiast drugi, też ważny cel, to jest promowanie bezpieczeństwa rowerzystów na drogach. I o tym bezpieczeństwie dzisiaj też w tym podcaście chwilę chcę opowiedzieć. Od czego zacznę? Może zacznę od harmonogramu, takiego krótkiego harmonogramu mojej wyprawy. Startuję 4 sierpnia tego roku, wyjeżdżam z Gdańska i kieruję się do Warszawy. Łącznie cała wyprawa jest przewidziana na 10 dni, w trakcie których łącznie mam do przejechania 2000 km rowerem oczywiście. Najpierw jadę do Warszawy. Przejazd z Gdańska do Warszawy rozkładam na 2 dni. Jest to łącznie 350 km około, więc pierwszego dnia około 150, drugiego dnia 100 km. I po południu w Warszawie, to będzie środa. Tak, to będzie środa. W środę planuję spotkać się z przedstawicielami lokalnego środowiska kolarskiego, jak zresztą w innych, kolejnych miastach, bo taki też jest właśnie mój cel. Chcę spotykać się z przedstawicielami lokalnych środowisk kolarskich, z osobami, które mają większy bądź mniejszy wkład w to, co się dzieje w tychże właśnie lokalnych miejscowościach, miejscach. Czyli przewiduję, że będą to osoby odpowiedzialne czy organizujące na przykład jakieś własne swoje ustawki, które organizują otwarte treningi dla każdego z nas, które często uczestniczą w tych samych albo i nawet w różnych ustawkach i treningach, czy nawet przejazdach zupełnie rekreacyjno-sportowych. Jaki jest cel tych spotkań? No, cel jest, myślę, że jedyny słuszny. Chcę z tymi osobami w takim zamkniętym gronie, bo też od razu wspomnę, znowu dygresja, ale to jest też ważne. Nie chcę, żeby z tych spotkań powstała wielka grupa pasywnych uczestników, czy nawet aktywnych uczestników, którzy będą mieli bardzo dużo do powiedzenia. W trakcie mojej wyprawy będę miał ograniczony czas i będę naprawdę chciał ten czas wykorzystać do maksimum. Dlatego też planuję spotkać się w małych grupach, liczących mniej więcej od 6 do 12 osób, przy czym tutaj też dużo zależy od osób, które będą pomagały mi w docieraniu do tychże osób działających w tych lokalnych miejscach. A o czym będziemy rozmawiać? Rozmawiać będziemy o naszym bezpieczeństwie, ale w kontekście takim, co
my, jako kolarze i jako rowerzyści, możemy zrobić na polskich drogach, żeby cały hejt skierowany właśnie w naszą stronę od kierowców zmalał, żeby kierowcy nie mieli możliwości do tego, żeby się do nas o cokolwiek przyczepić, że jeździmy niepoprawnie, że jeździmy nieprzewidywalnie, że wprowadzamy chaos na drodze. To jest oczywiście wierzchołek góry lodowej, ale chcę skupić problem naszego bezpieczeństwa na tym, co my robimy na drogach, a czego robić nie powinniśmy. I oczywiście będę się podpierać literą prawa w tym wszystkim, ale dużo rzeczy wymaga po prostu rozmowy z wami, z nami. Problem, uważam, polega na tym, że my jako kolarze pozwalamy sobie po prostu na zbyt dużo. Może to być kontrowersyjne dla niektórych z was, no bo jak to może być, że kolarz amator, który, no tak siebie nazywam, lubię jeździć na rowerze, naprawdę sprawia mi sporo przyjemności to, że mogę pojeździć w grupach, że mogę pobawić się w rywalizację. Ale dużo frajdy też mi sprawia to, że mogę z paczką znajomych pojechać w jakieś wspaniałe, piękne miejsca i je pozwiedzać. Niezależnie od tego, co my robimy na tej drodze jadąc rowerem, w sensie jaki mamy cel naszej przejażdżki, nadrzędnym celem jest to, że każdy z nas życzy sobie tego, żeby dojechać do celu bezpiecznie, w całości i zdrowo. I tak naprawdę niezależnie od tego, czy jesteśmy rowerzystą, czy jesteśmy kierowcą samochodu. Dlatego w moich działaniach i w mojej inicjatywie ja nie będę wytykać błędów kierowców, które oczywiście są, ale to jest znowu tak, że zarówno rowerzyści narzekają na kierowców, wytykając różne błędy. Nie chcę przytaczać konkretów, bo myślę, że każdy z was potrafiłby je wymienić. I tak samo kierowcy w drugą stronę, właśnie w kierunku naszym, w kierunku rowerzystów, też wytykają mnóstwo naszych błędów, które to doprowadzają do konfliktów. I co najgorsze, wszyscy się na to zgadzamy. Ja jako rowerzysta, słysząc od kierowcy, że my rowerzyści jeździmy tak i siak, oczywiście w negatywnym wydaniu, to ja oczywiście się z tym zgadzam. Mówię: tak, panie kierowco, ty masz rację. Z drugiej strony, jeżeli ja bym powiedział do kierowcy, że wy kierowcy jeździcie tak i szmak, znowu oczywiście w negatywnym wydaniu, w negatywnym tonie, to ten kierowca też się ze mną zgodzi, bo przynajmniej tak ja bym się zgodził jako kierowca, no bo i też jestem kierowcą samochodu. I do czego to prowadzi? To tak naprawdę prowadzi do niczego. Każdy z nas się zgadza z tymi wytykami. Każdy z nas liczy te punkty, właśnie te negatywne punkty w zachowaniach osobnych grup, ale to nie prowadzi do niczego dobrego. Nic się nie zmienia. Od wielu lat ciągle słyszymy te utyki, te wytyki w przeciwnym kierunku, właśnie z jednej grupy do drugiej. Ale finalnie to nie prowadzi do niczego, do żadnych zmian. Poza tym, że jedyne, co może się zmieniać, to hejt. Fala hejtu, która narasta. W moim odczuciu ciągle narasta. I teraz do czego to prowadzi? To jest to, o czym też mój gość z live'a powiedział, Artur, że to wcale nie jest tak, że dzisiaj moje negatywne czy złe zachowanie na drodze powoduje, że automatycznie ten kierowca, który to moje zachowanie widział, od razu zareaguje agresją i spowoduje sytuację zagrażającą mojemu zdrowiu czy życiu na drodze. Ale jeżeli ten kierowca będzie widział co chwilę podobne zachowania, podobne złe zachowania ze strony kierowców, ze strony rowerzystów, jako grupy rowerzystów, nie od strony jednego konkretnego człowieka, tylko pamiętajmy, że my jeżdżąc na drodze, na rowerach szosowych, ubrani w kaski, w obcisłe stroje, jesteśmy kategoryzowani automatycznie w tą grupę tych kolarzy.
I ten kierowca dzisiaj nie popełni błędu. Dzisiaj będzie dla nas tolerancyjny, pomruczy pod nosem i pojedzie dalej. Jutro, pojutrze, po pojutrze sytuacja może się powtórzyć wielokrotnie, ale któregoś razu będzie miał zły dzień, ktoś sprawi mu przykrość, będzie miał problem na przykład w życiu codziennym, w życiu prywatnym. I to są problemy natury psychologicznej, które powodują, że w pewnym momencie po prostu pewne rzeczy nas przerastają i emocje muszą znaleźć ujście. I niekiedy jest tak, że właśnie kierowcy wyładowują całą swoją agresję, całe swoje nieprzyjemne doświadczenia akurat na nas, bo akurat na nas trafiło. I dochodzi wówczas do na przykład takich sytuacji jak zajeżdżanie drogi, jak trąbienie. No oczywiście jest tego cała masa, ale są to sytuacje, które po prostu zagrażają naszemu bezpieczeństwu, naszemu zdrowiu i życiu. I teraz do czego zmierzam? Jak można to zmienić? Osobiście uważam, że my jako kolarze i jako rowerzyści powinniśmy jeździć maksymalnie poprawnie. Ja nie mówię, że teraz będę każdemu wytykał każdy pojedynczy najmniejszy błąd, bo nie o to chodzi. Każdemu się oczywiście zdarza popełniać głupie błędy. Ale jeżeli ja jako rowerzysta jadę po drodze rowerowej, która jest jednokierunkowa i z naprzeciwka jedzie kolarz, nie zwykły rowerzysta niedzielny, tylko kolarz, chłopak na rowerze szosowym, ubrany w piękną niebieską koszulkę pewnej cyklicznej imprezy, która się odbywa w okolicach Trójmiasta. W tym roku oczywiście była odwołana. Przedstawia on, czy reprezentuje ten chłopak społeczność kolarską. Jedzie on pod prąd, prosto na mnie, na wąskiej, jednokierunkowej drodze, na której w dodatku jest słaba widoczność. Stwarza tym zagrożenie i dla mnie, i dla samego siebie. A na mój komentarz, co robisz, dlaczego jedziesz pod prąd, on mi odpowiada, ale ja przecież tutaj zawsze tak jadę. No to do czego to prowadzi? Nie podoba mi się takie zachowanie i takie zachowania będę chciał eliminować. Takich zachowań jest więcej, jak też przejeżdżania na czerwonym świetle. Czasami zdarza mi się zwrócić uwagę rowerzyście czy kolarzowi przejeżdżającemu na czerwonym świetle. I co słyszę? Tak, tak. Po prostu akceptuję to, że on, znaczy on uważa, że to nie jest nic złego. Tak, no przejechałem na czerwonym świetle, no i co? No i co mi zrobisz? Co mi zrobisz, durniu? I czuję się w tym momencie jak taki wielki przegryw. Jak człowiek, który po prostu daje się stłamsić przez system, który jest nauczony, że jestem wyedukowany, że na czerwonym świetle trzeba się zatrzymać, a są cwaniacy, którzy do tego podchodzą zupełnie inaczej. Nie chcę nas porównywać do innych krajów. Nie wiem, jak jest w innych krajach. No, może poza Hiszpanią, w której miałem okazję chwilę pojeździć. I tam jakoś takich przykrych sytuacji nigdy nie miałem. Może to też wynika z mentalności osób mieszkających czy przybywających akurat w tych okolicach, w których ja jeździłem. Chcę się skupić na tym, co się dzieje u nas w Polsce. A jeżeli jesteś, drogi słuchaczu, osobą, która nie zgadza się z tym, że na przykład na czerwonym świetle jako rowerzysta masz obowiązek zatrzymać się, tak samo jak samochód, to ja ciebie błagam. Zamiast popełniać takie karygodne błędy, które tak naprawdę w przyszłości przekładają się na złą opinię dla nas, dla rowerzystów i przekładają się na to, że być może któryś kierowca któregoś razu psychicznie nie jest w stanie znieść trudów życia codziennego, będzie chciał wyładować swoją agresję, to ja naprawdę ciebie błagam, zastanów się nad tym dwa razy i jeżeli tak bardzo tobie przeszkadza to czerwone światło na twojej drodze, to masz dwa wyjścia, a właściwie trzy. Pierwsze rozwiązanie, które zdecydowanie rekomenduję, odezwij się do zarządu dróg w twoim mieście,
poproś o to, żeby zarząd dróg rozważył zmianę organizacji ruchu w danym miejscu. Może wystarczy tylko przeprogramować delikatnie sygnalizację świetlną. Sam przez to przechodziłem. W Gdyni była oddana całkiem niedawno nowa droga rowerowa, która swoim obszarem obejmowała też przejazd przez ruchliwą Aleję Zwycięstwa. I układ sygnalizacji świetlnej naprawdę bardzo mi przeszkadzał, w takim sensie, że niekiedy musiałem czekać po 3 minuty na zmianę świateł, wiedząc, że na skrzyżowaniach obok światła się zmieniały parę razy i po prostu czekałem na zielone światło przed z jednej strony ruchliwą drogą, ale kilkakrotnie przez tą drogę nie przejeżdżały żadne samochody i w jedną i w drugą stronę. Ale cierpliwie czekałem na to zielone światło i kiedy uznałem, że jest to możliwe do poprawienia, tak przynajmniej mnie się wydawało, poprzez zmianę programu sygnalizacji świetlnej, napisałem do zarządu dróg. Zarząd dróg przeanalizował sprawę i dzisiaj naprawdę widzę sporą poprawę. Już nie muszę czekać w tym miejscu 3 minuty. Jeśli trafię idealnie, to nawet się nie muszę zatrzymywać. I to jest piękne. Także jeżeli na przykład taka sygnalizacja świetna tobie przeszkadza i notorycznie przejeżdżasz na czerwonym świetle i uważasz, że nie można nic z tym zrobić, a światła masz ze przeproszeniem w głębokim poważaniu, to naprawdę zastanów się, czy nie można tego rozwiązać w sposób cywilizowany, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i jeżeli dobrze umotywujesz i nawet nie musisz szczególnie się przy tym starać, żeby napisać takie pismo, i można to zrobić mailowo, to też jest ważne. Ja wysłałem maila, nie musiałem pisać szczególnego pisma adresowanego nie wiadomo jak z super zasadami pisania listów oficjalnych. Grzecznie napisałem maila we właściwe miejsce i sprawa została załatwiona. I oczywiście takich sytuacji znowu jest więcej i ja chcę dążyć do tego, żebyśmy my jako kolarze rozmawiali o tych problemach. Ja od razu nie chcę edukować na siłę, też jestem daleki od tego, żeby karać. Nie chcę mi się dzwonić co chwilę po policję i być jak taki konfident, który co chwilę donosi na kogoś, bo znowu przejechał na czerwonym świetle, bo znowu się zachował nieprawidłowo, bo wymusił, bo to, bo tamto. Chcę być w tym wszystkim też ludzki. Chcę po prostu zwrócić uwagę na to, że jest ten problem i chcę, żeby o tym problemie rozmawiano. To jest tak samo jak na przykład jazda grupowa w peletonie na ustawce kolarskiej. Wszyscy wiemy, tak przynajmniej zakładam, to wynika z rozmów z moimi znajomymi, kolarzami, kolarkami. Wszyscy wiemy, że w przepisach jest jasno napisane. Grupa kolarska na drodze nie może liczyć więcej niż 15 rowerów. A co ja widzę? Widzę ustawki, w których uczestniczy po 20-30 osób. Wszyscy jadą razem jedną wielką ławą. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że z perspektywy moich doświadczeń i patrząc na nie przez pryzmat bezpieczeństwa, jazda w zbyt licznej grupie kolarskiej nie jest bezpieczna i chcę, żeby to wybrzmiało. Znowu chcę, żebyśmy my jako kolarze, każdy z nas, każda jedna osoba uczestnicząca w takiej ustawce potrafiła powiedzieć: hej, jest nas za dużo, dzielimy się na grupy. I to jest też jeden z głównych elementów, nad którym będę chciał pracować i który będę chciał promować. I teraz poprzez spotkania z przedstawicielami lokalnych środowisk kolarskich chcę właśnie pomówić o tego typu sytuacjach. Tu już wracam, bo dygresja była bardzo długa i trochę odpłynąłem, ale chcę też dosyć dobrze umotywować mój punkt widzenia i sposób działania. Rozmowy, które będę prowadzić z osobami, z którymi się spotkam w kilku dużych miastach, o tym, które to miasta, to też za chwilę wam powiem, mają na celu, żebyśmy wspólnie pomówili o naszych doświadczeniach, żebyśmy zrobili burzę mózgów i zastanowili się o tym, w jaki sposób rozmawiać z naszymi kolegami i koleżankami, żeby zwrócić uwagę na ten problem. W kolejnym kroku, kiedy zakończę już swoją wyprawę, te wszystkie wnioski po tych spotkaniach
będę chciał zebrać w jedną całość i zaprezentować to znowuż w formie otwartego live'a, do którego będę zapraszać gości. Przewiduję, że będą to osoby, z którymi się spotkam podczas mojej wyprawy. To będą pojedyncze osoby, oczywiście to nie będą wszystkie osoby naraz z całego punktu, znaczy z całego przejazdu, z każdego z miast, ale zakładam, że to będzie taka, powiedzmy, osoba reprezentatywna daną grupę, daną społeczność lokalną. I będziemy chcieli krótko podsumować wówczas cały ten przejazd, całą tą pracę, którą włożymy, żeby ona nie umknęła nigdzie. Chcemy, żeby o tym ludzie słyszeli i żeby zaczęli o tym rozmawiać. A następnie na tej podstawie będę chciał stworzyć materiały edukacyjne. Pewnie w większości przypadków będą to proste grafiki informujące o najważniejszych rzeczach, które będą wpływały na naszą wyobraźnię, żeby to nie było tylko i wyłącznie czyste słowo pisane, jeszcze podparte literą prawa, czyli wszelakimi ustawami, chociażby prawa o ruchu drogowym, ale chcę, żeby na przykład zapadło wam w pamięci, że sznurek rowerzystów jadących w kolumnie jeden za drugim zajmuje na drodze taką samą czy porównywalną długość, jak zajmują dwa tiry jadące jeden za drugim. I teraz, jeżeli jesteś kierowcą samochodu, to przypomnij sobie ostatnią sytuację, kiedy próbowałeś na jeden raz wyprzedzić dwa tiry. Pomijam kwestię tego, że oczywiście tiry jadą szybciej niż rowerzyści i relatywnie jeszcze trudniej jest je wyprzedzić, bo trudniej i też jeszcze bardziej niebezpieczne jest takie wyprzedzanie, żeby bo trzeba rzeczywiście się rozpędzić dosyć dobrze i dynamicznie, ale po prostu nie zawsze jest taka widoczność na drodze, żeby móc ocenić, czy te dwa tiry jesteś w stanie wyprzedzić bezpiecznie. A co dopiero mówimy o rowerzystach, których dzieli między samochodem tak naprawdę tylko warstwa cienkiej skóry i bardzo cienkiej odzieży sportowej. Więc 15 rowerów określone maksymalną liczbą w przepisach jadących jeden za drugim w sznurku zajmuje tyle samo, czy porównywalnie, ile zajmują dwa tiry na drodze. Pamiętajcie o tym. I to jeżeli chodzi o podsumowanie mojej wyprawy, to co chcę wypracować właśnie, to mają być te materiały edukacyjne, które mają wpłynąć na naszą wyobraźnię, żebyśmy o tym myśleli i żebyśmy pamiętali o tym, że jeżdżąc na drodze, my mamy być partnerami. Droga to nie jest poligon wojenny. Droga to jest miejsce do wzajemnej współpracy między wszystkimi uczestnikami ruchu drogowego. Jeszcze na koniec tego podcastu opowiem chwilę o wzajemnym szacunku na drodze, ale chcę domknąć temat jeszcze mojej wyprawy. Więc o Warszawie to już słyszeliście. Będę również w Krakowie. W Krakowie będę nieco dłużej, bo do Krakowa dojadę w piątek. W piątek też planuję spotkać się z przedstawicielami lokalnego środowiska kolarskiego, a następnie w sobotę i niedzielę będę uczestniczyć w kameralnym przejeździe w ramach imprezy pod nazwą Rowerem przez Galicję, która jest organizowana przez Karola Konecznego, znanego może i wam z rajdów dla frajdy. I podczas tegoż przejazdu też moją misją będzie to, żeby rozmawiać z uczestnikami tego rajdu albo w trakcie jazdy, albo na wspólnym punkcie regeneracyjnym, gdzie będziemy też odpoczywać i spać. I wierzę w to, że również tam znajdziemy trochę przestrzeni na to, aby pomówić o tych ważnych dla nas aspektach. No i pętlę zakończę znowu w Krakowie. Natomiast w poniedziałek 10 sierpnia wyruszam z Krakowa do Poznania. Ta podróż również, tak samo jak i z Warszawy do Krakowa,
będzie podzielona na dwa dni. Tym bardziej, że z Krakowa do Poznania jest do przejechania 400 km i rozłożę to oczywiście na dwa dni. W Poznaniu będę we wtorek 11 sierpnia w godzinach popołudniowych. Tematy organizacyjne jeszcze są w trakcie ustalania, jak zresztą we wszystkich miastach, natomiast w Poznaniu najbardziej się nam w tej chwili kształtuje zarys spotkania i to spotkanie ma się odbyć na torze wyścigowym w Poznaniu. Na torze, który jest znany w środowisku kolarskim pod nazwą Kolarskie Czwartki w Poznaniu, które właśnie odbywają się na tym torze. I podczas wizyty mojej w Poznaniu na tym torze spotkam się na pewno z Arturem, a razem z pomocą Artura spotkam się jeszcze z kilkoma innymi osobami działającymi właśnie w Poznaniu i okolicach na rowerach, czy w temacie rowerowym. Kolejnego dnia przemieszczę się z Poznania do Bydgoszczy, więc w Bydgoszczy będę w środę, 12 sierpnia. W Bydgoszczy również mam w planach spotkanie, takie jak i w pozostałych miastach. No i z Bydgoszczy ostatniego dnia, czyli w czwartek, 13 sierpnia, zostanie mi do przejechania z Bydgoszczy właśnie do Trójmiasta. I pod znakiem zapytania stoi to, czy w Trójmieście spotkam się, kiedy dojadę prosto z trasy 13 sierpnia, czy może umówię się z kolegami i koleżankami na spotkanie w nieco późniejszym terminie, tak żebym miał też trochę czasu na to, aby odpocząć. I tak się układa cały zarys mojej wyprawy. Być może jeszcze macie pytanie, czy będzie można do mnie dołączyć i czy nie myślałem, żeby zrobić to w formie większego przejazdu. I od razu odpowiadam na to pytanie. Nie. Planuję, że będzie to indywidualna wyprawa, samodzielna. Na wzór do naśladowania uważam, chociaż no, może nie jechałem całej, nie jechałem z grupą, o której teraz myślę, mam na myśli grupę wsparcia dla Kasi i Rity, która jechała z Częstochowy do Gdańska. Oni mieli pięknie zorganizowany swój przejazd, około 15-osobowy, z całym wsparciem, z samochodami, ze wsparciem policji, z marszalami, którzy blokowali skrzyżowanie. Oni naprawdę mieli super komfort, żeby móc to przejechać w takiej dużej grupie. Ja nie chcę, żeby z mojego przejazdu stworzył się zbyt liczny peleton, nad którym nie zapanuję, ponieważ ja też mam do przejechania łącznie no, całkiem sporo tych kilometrów i naprawdę nie chcę się skupiać na tym, żeby rozganiać towarzystwo, bo będzie nas za dużo. Dlatego planuję, że będzie to przejazd indywidualny. Natomiast jeżeli ktoś z was będzie miał ochotę, żeby mi na chwilę potowarzyszyć, podprowadzić mnie kawałek na trasie, którą będę jechać, to oczywiście jak najbardziej jestem otwarty na to, żeby was spotkać i żeby wspólnie przekręcić parę kilometrów. Z wielką przyjemnością na pewno złapię na chwilę koło, żeby móc trochę odpocząć. No i będzie mi po prostu bardzo miło, jeżeli do mnie wyjedziecie na trasę, o ile będzie wam to pasowało i o ile wy po prostu będziecie chcieli na chwilę się pokazać. I jeszcze jedna rzecz, czy będę udostępniać ślad trasy, którą będę jechać? Czy będę to udostępniać? Jeszcze nie wiem, zastanawiam się nad tym. Natomiast na pewno będę udostępniać moją bieżącą pozycję. I wiem już, bo to też sprawdziłem dzisiaj jeszcze, że udostępniając moją pozycję bieżącą i mając wgrany ślad trasy, bo pozycję będę udostępniać z wykorzystaniem funkcji wbudowanej w mój licznik Wahoo, tam jest funkcja Live Track,
Ta funkcja też bardzo fajnie pokazuje ślad trasy, który mam wgrany, który planuję przejechać. No i będzie to dostępne w momencie, w którym rozpocznę przejazd, więc może pewne niedogodnienie dla osób, które planują wyjechać mi na trasę i mi pomóc, ale z drugiej strony, jeżeli ja taki przejazd rozpocznę około między godzinami 6 a 10 każdego dnia, no to jeśli ktoś będzie chciał dołączyć, zwłaszcza po południu, tym bardziej, że będę jechać w tygodniu, czyli też większość z was będzie wtedy pewnie w pracy. No ale jeżeli po południu komuś będzie pasowało, żeby podjechać, to będzie mógł faktycznie podejrzeć, w którym miejscu jestem i jaką drogą planuję jechać. To też powinno pomóc w zlokalizowaniu się wzajemnie. I tak do tej sprawy podchodzę. Na koniec tego podcastu chcę wam jeszcze dać przesłanie polegające na tym, żeby promować kulturę i wzajemny szacunek wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego. Super się ogląda, kiedy kolarze wzajemnie sobie pomagają, kiedy do siebie machają z serdecznym pozdrowieniem, mijając się na trasie. I to pokazuje, że my możemy być uprzejmi. I ja wychodzę z takiego założenia, że ile ty dajesz od siebie, tyle później otrzymujesz. Więc jeżeli oczekujesz po prostu szacunku od kierowcy samochodu, to okaż mu też ten szacunek. Proste przykłady, bardzo, bardzo na szybko, ale uważam, że warto też o nich powiedzieć. Jeżeli stoisz na przykład przed zamkniętym przejazdem kolejowym i dajmy na to jesteś pierwszy, czy nawet któryś tam w kolejce, przejazd się otwiera, samochody ruszają, można przejechać. Obejrzyj się za siebie, zobacz ile samochodów stoi za tobą. Może jeżeli to są 3-4 samochody, może zastanów się nad tym, aby je przepuścić. Te samochody i tak ciebie wyprzedzą, a jeżeli ty stoisz w miejscu i machniesz im, uśmiechniesz i machniesz ręką, że mają ciebie wyprzedzić, to uwierz mi, że oni naprawdę tobie podziękują. I może kiedyś taki kierowca, który zobaczył ciebie, kolarza czy rowerzystę, który przepuszcza w sposób zwykły, najnormalniejszy w świecie, bo to bardzo fajnie pokazuje możliwość współpracy. Ja wierzę w to, że ten kierowca kiedyś i ciebie przepuści na jakimś skrzyżowaniu, mimo tego, że on będzie miał pierwszeństwo. Tak samo skrzyżowania ze światłami. Stoisz na czerwonym świetle, zapala się zielone, spojrz z tyłu. Jeżeli stoi jeden, dwa, może trzy samochody, może nawet więcej, zależy jak bardzo masz chęć. Przepuść je, co ci szkodzi? Te samochody i tak pojadą szybciej, a w ten sposób ułatwisz im wyprzedzenie ciebie. Trzecia sprawa, jak dojeżdżasz do skrzyżowania czy do innego miejsca, gdzie stoją samochody i wiadome jest, że te samochody za chwilę pojadą dalej, że to nie jest korek wynikający z tego, że się całe miasto zakorkowało, to nie dojeżdżaj na siłę do samego początku tego sznurka samochodów. Te samochody, które przed chwilą wyprzedziłeś, one i tak ciebie wyprzedzą za paręnaście sekund, kiedy wszystkie pojazdy ruszą, włącznie z tobą. Więc co ty zyskasz, że ty wyprzedzisz te samochody stojące, jeżeli one i tak za chwilę ciebie wyprzedzą, a przy tym jeszcze będą się musieli natrudzić, namęczyć, może sprawisz im nawet po prostu problem w tym, że tam jesteś. Dojedź na koniec tej kolejki, tak jak dojeżdżasz do tego miejsca, nie wyprzedzaj na siłę tych samochodów, naprawdę nie musisz, nic ci się nie stanie, jeśli poczekasz chwilę za tymi samochodami. I naprawdę muszę wam powiedzieć, że to działa. Ja właśnie w taki sposób jeżdżę w Trójmieście na rowerze, jeżdżę i po drogach rowerowych i po ulicach tam, gdzie tych dróg rowerowych nie ma, chodników unikam i naprawdę można współpracować z kierowcami na drogach. I tyle, szanujmy siebie wzajemnie, naprawdę można to wszystko wypracować, tylko muszą być szczere chęci. Naprawdę dzisiaj i parę dni temu, pamiętam, kierowcy przepuścili mnie. Przepuścili mnie na skrzyżowaniu, mimo tego, że musiałem im ustąpić pierwszeństwa. Oni stali z jakiegoś powodu, nie wnikając w szczegóły, machnęli mi, że mam jechać, bo wiedzieli, że ja przez to miejsce przejadę bardzo szybko
a im się nic nie stanie. I w drugą stronę, ja też czasami wpuszczam samochody, które muszą ustąpić mi pierwszeństwa. I naprawdę krzywda mi się nie dzieje. Ja też potrafię, jadąc rowerem szosowym, zatrzymać się, ustąpić komuś pierwszeństwa. Potrafię przepuścić pieszych na przejściu dla pieszych, mimo tego, że nawet i mógłbym przelecieć między nimi, nie zwalniając. Ale jeżeli widzę nawet po lewej stronie, że piesi zaczynają wchodzić na to skrzyżowanie i to jest zwykła droga taka dwupasmowa, jednojezdniowa, to zazwyczaj, no oczywiście wszystko zależy od oceny sytuacji, ale zazwyczaj staram się zatrzymać, żeby też dać ten dobry przykład chociażby kierowcom, żeby kierowcy zobaczyli, że my jako rowerzyści też potrafimy się zatrzymać, chociażby przed przejściem dla pieszych i ustąpić im tego pierwszeństwa. Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Czasem jesteśmy kierowcami, czasem jesteśmy pieszymi, czasem też jesteśmy rowerzystami. Znajdźmy miejsce na drogach i szanujmy siebie wzajemnie, bo tylko w ten sposób możemy wygrać i tylko w ten sposób możemy zmniejszyć liczbę przykrych zdarzeń na drogach, które niekiedy kończą się kalectwem, a w gorszej sytuacji, czego nikomu nie życzę, kończą się śmiercią. I takim przekazem, takimi poważnymi też słowami chcę was skłonić do refleksji i zakończyć dzisiejszy odcinek. Życząc wam oczywiście tego wszystkiego, o czym powiedziałem, żeby ten szacunek na drodze wypływał również od was. Nie czekajcie, aż ktoś zacznie was szanować. Wy zacznijcie szanować innych, a to gwarantuję wam, że prędzej czy później zaowocuje i wróci do was. Tymi słowami żegnam się z wami. Dzięki śliczne, że wysłuchaliście do końca. Pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć w internecie na blogu długidystansrowerem.pl, oczywiście bez polskich znaków. Dodając do tego adresu /podcast/27 traficie na tenże odcinek podcastu wraz z notatkami, a na Facebooku i Instagramie znajdziecie mnie jako Seba on Bike. Polecam, żeby mnie śledzić, bo tam jest najwięcej aktualności i nowości. A w związku z tym, że przygotowuję się do wyprawy, to będzie tam też sporo informacji na temat tego, jakie patronaty zdobywam, jakie firmy się przyłączają do akcji. I no muszę wam powiedzieć, że naprawdę nabiera to rumieńców i bardzo fajnie się to kręci, więc no jestem nie tyle, że pełen nadziei, co jestem zmotywowany do tego, że cały ten program, cała ta inicjatywa ma rację bytu i że z tego na pewno wyjdzie coś bardzo, bardzo dobrego dla nas wszystkich. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!